We make our choices and take what comes. And sooner or later, in ways we can't always fathom, the consequences come back to us. Are you afraid of me, Dowd? You should be. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dishonored. Wiedźmy Brigmor, czy tam wiedźmy z Brigmor. Kontynuujemy grę. Poniekąd od momentu, w którym ją zakończyłem ostatnim razem. No i zobaczmy, co czeka nas w kolejnej misji. Śnięte węgorze, po uwolnieniu Lizzie masz kapitana, który popłynie z tobą w góry rzeki. Niestety, zastępca Lizzie, Edgar Wakefield, kieruje teraz gangiem i nie odda statku bez walki. Rozpraw się z Wakefieldem i pomóż Lizzie odzyskać działający statek. Dunmore is changing fast. 6 months ago, Draper's Ward was where Dunwall's rich and well-born strolled and shopped and tried to be seen. The plague burned through it in days. Today it's a battleground where two street gangs fight over the spoils. The Hatters and Lizzie's gang, the Dead Eels. Lizzie Stride was the boss until Edgar Wakefield betrayed her and took her place. And her riverboat. It's the kind of thing that happens every day in Dunwall. I don't judge him. I've done worse myself. But I need that boat. Edgar Wakefield and I have business. Tu konfuzji z poprzedniego odcinka. Zobaczmy. Korzyści. Zatopiona skrzynia. Opłaceni wielorybnicy zatopią skrzynię z zaopatrzeniem nieopodal Undin. Trzeba będzie po nią zanurkować. Mieszkaniec tuneli został przekupiony, by wydostać runę z głębi kanałów burzowych Dunwall i umieścić ją w miejscu dostępnym z powierzchni. Były pracownik Godfielda, robotnik ocalony z celi w rzeźni. Proszę, proszę, mamy bonus za to, że pomogliśmy, że wyciągnąłem na powtórce typów. Ma dla ciebie cenne informacje, spotka się z nim w tkalni. Proszę bardzo, kupujemy wszyściutko. Okej, okay. Nie jest to wszystko, czyli będzie jeszcze co najmniej jedna misja, w której będę mógł wykupywać te... O ile oczywiście będzie ten. Będą kolejne misje... misje ten. Kolejne misje z celami i z korzyściami. Wróć, z korzyściami po prostu, bo cele to cele jakieś pewnie będą. Co ten upgrade? Zmienia skład pyłu duszącego w ten sposób, że wywołują utratę pamięci krótkotrwałej. Potraktowani byłem wrócą do robienia tego, co robili zanim zostali zaalarmowani. Okej, okay, zajebista rzecz, poproszę. Ładunek zwiększa siłę rażenia. Zajebista rzecz. Albo to. Ale dobra, w sumie jeszcze nie użyłem ani jednej tej miny. Nawet w sumie nie mam żadnej takiej miny. Więc to podziękuję. Ale ciche kroki. Bardzo chętnie. Na drugi level mnie niestety nie stać. Jezu, jak mało brakuje. No come on. Czy ja chcę pancerz ulepszać? Nie specjalnie. Czy ja chcę coś kupić? Też nie muszę. Znaczy, najchętniej to bym sobie kupił te miny. A nie, mam dwie chyba kupione właśnie. No ale no, styl, no, wolałbym je znajdować, a nie tylko kupować. Dalej boli mnie fakt, że nie mogę miny elektrycznej przerobić na ogłuszającą. Nie wiem, kto to wymyślił, no ale... No mówię, jak dla mnie to jest straszna głupota. Ale okej, okay. Rozpoczynamy misję. The textile mill used to run off a water wheel before the canal went dry. It started up again recently, and whatever the Hatters did to get it working has enraged the Dead Eels. They're fighting in the streets. Okej. Okay. Wojna gangów, która jest prowadzona na całego. Tutaj to już było. Coś jeszcze? Nie, te dwie tylko. Jak to wygląda z tej perspektywy? Tam jest gdzieś runa. To jest właśnie też najgorsze w przypadku tego... Jest ta ukryta runa. Najgorsze jest w przypadku tej mocy to, że ja widzę tylko, gdzie się coś mniej więcej znajduje, ale nie widzę dokładnie, co to jest. Muszę podejść bliżej, żeby to było w zasięgu. Tam coś widzę. To... Tak, to jest chyba runa. W przypadku natomiast...
przypadku natomiast serca, które Corvo dostaje od odmieńca, no to wtedy widzimy wszystko, gdzie się znajduje. Wszystko, gdziekolwiek jest, niezależnie od tego, niezależnie od dystansu. Widzimy od razu, czy jest to runa, czy jest to coś innego. Tutaj jedzenie w tym, więc ma coś interesować. Tkalnia, dobra, na nadbrzeże mam iść, tak? Tak, przejdź na nadbrzeże. Ale mówię, mówię teraz, że tak, najpierw wiadomo, idziemy do tkalni, do ziomka i po runę, ale runa ma pierwszeństwo. Pylon. O, amulet jej wykrywa. Nade mną. Quiet in the city. Almost like it used to be. Amulet jest gdzieś tam na dachu. Mamy coś cennego, a tak wiadomo, to możemy sobie dziabnąć na odległość. Były kupiec z lepszych dla Draper's World czasów. Jerome obecnie dla bezpieczeństwa handluje na czarnym rynku i sprzedaje trudne do znalezienia rzeczy w swoim bezpiecznym mieszkaniu nad samym kanałem Millinery. Okej. Okay. Mamy go oznaczonego? Nie. To jest tego takie info na przyszłość. Dobra, gdzie to jest zasilane? Gdzieś tam chyba, czyli niestety. Jak podejdę chociaż ciutkę bliżej, zaliczę spotkanie prawdopodobnie z co najmniej 230. To prosto w japę. O, dobra. The fuck are you looking at? Okej. Okay. Wyrobiłem się. No. Spinamy się. To jest tutaj na górze, zdaje się. No. Dobra, przejdę tutaj. No i tak. Chodź do mnie. Czyli jak to się nazywało? Zephyr. Dobra. Co to daje? Poruszasz się szybciej, otrzymujesz większe obrażenia. Okej, okay, to nie jest takie złe. To nie jest takie złe. Zobaczmy. W trybie skradania, mniejsze obrażenia od upadków, szybciej z ciałem, wdzięczna broń cię nie spowalnia. Więcej zdrowia, szybsza mana. Dobra, to na razie nurka zamienimy sobie na Zephyra. Bo to jest akurat woda, więc co jak co, ale będę mógł sobie bardzo zgrabnie to switchować. Dobra, tutaj zanim cokolwiek się... Nie, czekaj. Dobra, już zrobiłem, chociaż usunę ten stary zapis. Będę mieć dwa. No, oczywiście, że ktoś tam jest. Dobra, czy ja tam doskoczę? No, to mi się zajebiście, kurwa, nie udało. A zakładam, że przy tym amulecie upadek... Nic jak gadam, bez tego amuletu upadek z tej wysokości byłby śmiertelny. No kurwa, co jest? Przecież wcisnąłem przed tym. No właśnie. Dobra. I okej, okay, dobrze zrobiłem, że poczekałem, aż się będę mógł złapać, bo dzięki temu właśnie. Okej. Who are you? Are you with her? With her? Delilah. Are you with her? No, but you don't have any roses. What can you tell me about Delilah? I used to make clothing for the Caldwins, you see.
I adored them, especially young, precocious Emily. She was such a delight. Did you ever meet the Empress? She was so special. And I was able to count her among my friends. I had a lock of hair from young Emily, a keepsake given to me by the family when my hands grew too stiff and clumsy to work the needle. I have treasured it so. And Delilah? She visited me here. Such a surprise to see her, all grown up, so serious. Did you know she was once a playmate of Jessamine's? Before she was Empress, when they were both little. I thought it was a cordial visit at first, but it turned frightening. What happened? She made things come out of the shadows, long and grasping. I could still feel the cold on my neck. I sound mad, don't I? Perhaps I am. She questioned me and left me propped in the corner like a bolt of cloth. I couldn't move for 3 nights while she made the horrid markings you see now. Then she stole my only keepsake, my lock of hair from dear, sweet Emily. Ah, Emily, where are you? Damn that Corvo, and damn Delilah. O Corvo się akurat nie czepiaj. Krawiec w Drapez World zaprojektował wspaniałe ubranie Emily Colby, następczyni tronu. Nie mam pojęcia, jak mi to służy w misji, no ale okej. List od Lady Boyle. Najdroższy przyjacielu, na mój bal kostiumowy należy przygotować 3 identyczne stroje różniące się wyłącznie kolorem. Będziemy brać udział w tych grach towarzyskich. Z przykrością usłyszałam o tym, że stan twoich rąk się pogarsza i że znalazłeś się w ciężkiej sytuacji, bo chciałam, abyś to ty przygotowywał kostiumy. Wspomnę o twojej chorobie lekarzowi, który będzie na przyjęciu. Być może będzie mógł ci pomóc. Okej, gościu widzę, nie ma żadnego problemu z tym, że coś się z tym zabiorę. Spoko. How did it pass me by? All the others down with the sickness. Okej, okay. Nie ma też problemu z tym, że zabrałem te runę. Chociaż w sumie to mu raczej nie powinno być żadnych problemów. Ale nie powiem, nie spodziewałem się, że to będzie gość, z którym będę mógł tak po prostu porozmawiać. Myślałem, że będę musiał go ogłuszyć. A to nie dość, że z nim normalnie mogliśmy pogadać, to jeszcze dał nam parę... parę informacji nam dał. A propos Delilah. I can tell so much about a person by their clothes. Yours tell quite a tale. Nawet nie chcesz wiedzieć, jaką stać. All these rats. Dobra, tu raczej przeżyję. Dobra, trochę damage'a dostałem. A teraz pytanie. O, dziękuję. Jak miło z waszej strony. Aż dziw bierze, że te bełty w sumie się nie zużywają, nie? Jeden gość. Jeden trup. It's over. Just make it quick. Get up. Get up and we'll finish this. I can't. There's something wrong in there. It feels like a burning inside. Kill me if that's what you want. Find me when you can walk. You owe me a proper fight. O proszę, ej, nie powiem, szanuję za takie podejście. Szanuję za takie podejście. Ten coś powie? Nie. Zresztą też pytanie, czy on w ogóle będzie w stanie dalej chodzić, nie? On tu jest sam, ale widzę, że nie będzie też konieczne w ogóle zabieranie go. Co? Kwiat wolego sitowia. Rzadki kwiat wolego sitowia jest ceniony z uwagi na swoje medyczne i alchemiczne właściwości. Okej. Okay. Ale czemu ja to tak nagle znalazłem? Super, dwie perełki. Runę.
Witaj przyjacielu, zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od twoich wielu rybników, wyciągnąłem to okropieństwo z głębi kanałów burzowych i umieściłem w uzgodnionym miejscu. Mam nadzieję, że to właśnie ty je odnajdziesz. Bądź jednak czujny, straszliwy pech prześladował mnie od momentu, w którym znalazłem to paskudztwo. Z radością się go pozbyłem. Mam nadzieję, że ciebie będzie traktować lepiej niż mnie. Jeśli zaś przypadkiem odnajdziesz tę przeklętą kość i czytasz mój list, ostrzegam. Po pierwsze, będzie cię prześladował straszny pech. Po drugie zaś, i o wiele ważniejsze, ta przesyłka jest adresowana do najniebezpieczniejszego człowieka w cesarstwie. Ludzie, którzy mają coś, czego on pragnie, mogą policzyć pozostałe im godziny życia na palcach jednej ręki. Nawet dobrze powiedziane, ale myślę, że teraz Daud by raczej trochę zluzował. Dobra, mam 3 runy. No to my się teraz pozbieramy kolejne 3 właśnie na to, żeby to zatrzymywało czas. No bo jednak zatrzymywanie czasu jest o wiele lepsze niż tylko jego spowalnianie. Zajebista jest ta moc. I ponownie się pytam, dlaczego do ciężkiej cholery korwo jej nie miał? Okej. Czyli nadal, jeśli jestem w stanie szybko... Czy nadal, jeśli szybko... Że w sumie, nie, znaczy nadal, nie testowałem tego nawet, ale... Jeśli mnie ktoś zauważy, to jeśli... Nawet nie muszę używać zakrzywienia czasu. Jeśli szybko się jeśli szybko coś ogarnę, to jestem w stanie... Jezu, ogarnę. Jeśli szybko użyję strzałki usypiającej, to nadal nie będzie alarmu. Aha, co? Dałem mu ten kwiatek? If you're here to kill me, make it fast or get lost. Nie. Nie no, kwiata mu dziwo nie dałem, no. A Jezu, safe tu mają! O kurde. Właśnie myślałem, co tam kurde jest, nie? Dobra. Zapis, bo chcę zobaczyć... Czy dobra, prawie na pewno będą mnie napierdalać, ale chcę zobaczyć, czy... Chociaż w sumie... Dobra, nie, też coś gadali, że potrzebują do tego chyba szyfru, nie? Dobra... Chyba go zabiłem. Nie to chciałem zrobić. Okej, czyli... A sobie właśnie, nawet nie to muszę robić. Wystarczy narobić trochę hałasu. Trzeba... A, potrzebny klucz tym razem. A to ciekawe. Nie sądziłem, że kurde da się otworzyć safe kluczem. Wróć, że będzie jakikolwiek safe, który da się otworzyć kluczem. Tutaj któryś miał klucz. Który? Ten nie. Czy ten klucz już tutaj leży? Tak. Klucz do sejfu. Dobra, muszę albo któregoś uśpić. Czy w sumie wypadałoby uśpić tamtego tak naprawdę, bo on... Bo tego to mogę po prostu dziabnąć tak... Tak, o... Must have been rats.
A spróbujmy to załatwić inaczej. Ale dobra, skoro mam... Chociaż dobra, nie, no mam save'a, no to... Załatwię to w inny sposób potem. Strzelmy tam. W to drzewo. Dobra, nie, okej. Okay. Gość się na mnie patrzy, czyli wie. Ale dobra. Możemy to załatwić teraz o wiele lepiej. Czyli tak, najpierw zabieramy klucz. Teraz przygotujemy sobie kuszę. Narobimy hałasu. Czekajmy. Przechodzimy. Od... Kurde! Blisko. Jakby co, tak wiem, że mogę po prostu... Mogę zakrzywić czas. Ale to będzie dość ciekawe. Dobra, na pewno na kompie się gra lepiej z tymi skrótami, bo można mieć pewnie aż 9 skrótów, jak znam życie. Nie słyszę tego. Też nie? Teraz niech to wypali tak jak chce. O, nawet mogę wejść tutaj na lampę, jak się uda. Uda się? Udało. No i co, dziękuję. Pięknie. Totalnie zoptymalizowane ograbienie sejfu. Oni się nie zorientowali, oni nawet jak się zorientowali, że sejf jest otwarty, to nie wiedzą, kto go otworzył. Zobaczmy tutaj. Zero amuletów. Zero run w zasięgu. Ale wiadomo, że ja ich teraz nie widzę, to znaczy, że się nie pojawią. Bo to jest niestety dość upierdliwa część tej zdolności, którą już wyłożyłem wcześniej. Czyli fakt, że używanie tej zdolności, że ta zdolność ma zasięg, na jaką mogę ją wykorzystać. Z komentarza. Sokołowa, mogę wziąć. Tego mogę ogłuszyć. Otwórz, zabierz, rzuć, zamknij. Będziesz miał problem z łóżką, no ale to może lepiej dla ciebie. Dobra, to wrócamy do punktu wyjścia. Zobaczmy, to są zwykłe bełty, czy może też te usypiające? Nie, zwykłe, ale możemy też sobie uzupełnić. Tutaj to jest chyba w środku. Przede oczywiście przyciągnięcie. No, to tylko jedzenie. Nie potrzebowałem tego. Na górę. O! Pięknie. Naprawdę, dlaczego Daud ma takie zajebiste zdolności? Czy tutaj ulepszone mignięcie i to przyciągnięcie, a korwo nie! Czy oni dopiero w trakcie projektowania tego DLC-ka wpali na to, żeby dać mu takie, a nie inne zdolności? Dobra, to też kąt jest ważny chyba, z jakiego używam tego przyciągnięcia. Nice, to jeszcze strzałka z usypiaczem. To już ich mam? 9, czyli prawie full. Okej. Okay. Gdzie się gapi? Tam. Dobra. Się przenieśmy tutaj. Oczywiście. Dobra, mogę zakrzywić czas, ale nie wiem, czy to będzie... Dobry pomysł.
Tu już jestem za blisko. Dobra. Kolejny taktyczny zapis. Zobaczmy w takim razie. Tu podchodzę. Jestem bezpieczny. Wejdę. Dobra, jak wchodzę, to obrywam. Czyli... Tu? Dobra, tu jestem jeszcze poza zasięgiem. Dobra, a zobaczmy, co będzie, jak się tutaj przeniosę. Cyk. Okej, dobra, to mnie chroni. Tu jestem jeszcze poza zasięgiem. Super. Dobra, jak to wygląda? Tutaj mamy zbiornik z tranem. Ale okej, nie jest zakryty, czyli mogę go przyciągnięciem usunąć. Tyle dobrego. Konkretnie to chcę przyciągnąć, nie jego całego. A nie, dobra, jednak to jest! Jednak to jest zamknięte. Dobra, ponownie zapis. Ponownie zapis. Wiadomo, jak mnie tam trzepnie pylon, to trudno, ale bardziej chodzi mi o to, żeby nie było tego. Okej. Okay. Alarmu nie było. Dobra, jestem minimalnie, chyba będę i tak idealnie, żeby go wyłączyć. Dobra, run tych zabijających mam full, więc tego nie... Min, nie run. Trouser bringing in plenty of coin. Loot like this just sitting here? It's not how the hive play. Dobra, zobaczmy, czy to mnie trzepnie. Tak, to jest dobre. Zejdź. Wow, serio? Nie wzbudziło to ich zainteresowania? Dobra. Okay, myślałem tak szczerze, że się tym zainteresują, no ale skoro nie... Spoko. Zatypa. Chodź ze mną, póki cię gościu nie widzi. No i znikamy. No i super. Dobra, teraz żeby go zostawić. Tam myślę będzie ok. Zresztą tego muszę uważać. Cyk. Okay, keep banging around. Dobra. Na szczęście gościu żyje. Aczkolwiek nie mam bladego pojęcia, co się od Janie bawiło. No, obróć się. No bo przejdź dalej. Mi tam jedno. Chodź tu. I know you're here. Damn it, tricky bastard. Okay. What about it? Get over here. You fight for shit. Okay, widzisz mnie, nie widział. Nie wiem, gdzie on poleciał. Kazałem anulować mu mignięcia. Dobra, weź go tu postaw. Dziękuję. I czemu tego samego z nim nie zrobiłeś? Nie wiem, no. W sumie... Czy dobra, z jednej strony te 10 monet naprawdę może być ten, nie? Może robić różnicę, ale z drugiej strony no, niekoniecznie nam robi. Wiecie, zależy czy akurat mi tego brakuje, czy nie. Znowu typ wyparował, który tu był. Było dwóch, jest jeden. Dobra, to akurat to nie przez amulet. I poniekąd też trochę przez wysokość.
Dobra, spróbuj nie zużywać eliksiru sokołowa. Poczekajmy może na jakieś żarcie. Ale dobra, widzę, że tutaj ta to jest chyba password system. The headers are getting organized. Mają tajne hasło, którego używają, aby wejść na teren tkali służący im za bazę. Aha. Dobra. No to... O! Właśnie, bo to miałem jeszcze zobaczyć. Instrukcja obsługi pylonu. No to dla mnie to jest bezużyteczne. Tutaj. Technologia sokołowa, nowa era. O, tam chyba nadmienienie, że jak się trąci, jak się za bardzo rąbnie w zbiornik z tranem, to on wybuchnie. Bełcik. Uwaga na tresowanego szczura. Okej. Keep an eye out. We got company. It's time for the dead eels to collect a little corn. Dobra, no wiadomo, do tych nie mam co iść, no bo oni mi nic nie powiedzą. Dobra, pytanie, czy w tym interkomie jest opcja na zgadywanie hasła, czy może muszę to hasło A podsłuchać lub B z kogoś wydusić? No, na razie nie ma opcji, żeby kogoś przesłuchać. Myślę, możemy zostawić. Dobra, no za chwilę to w ogóle wszystkich stąd wymiotę. Tych kapeluszników. Tak, jest ciągle tych dwóch, oni tak łażą w tej i we w tej i to tyle. O, tu ominął. Ze mną. Tu mogę? Nie, tego nie mogę otworzyć. Where are you? Jest to. Skoro nie mogę od nikogo wydusić, ani nie ma. Czy. Zniewa się, czy dał to opętanie? Pokaż. Nie! O, a to ciekawe. Aż dziwne, że to. Aż dziwne, że kurde. Zdążyłem o tym zapomnieć. O nie. Dobra, robię zapis, żeby nie powtarzać. Pół godziny. YOLO. Zobaczmy, czy będzie coś do wyboru. What's the password? I seem to have forgotten it. Nice try, River Rat. Get lost. Okej, okay, nie ma wyboru, czyli albo hasło znam, albo adios. To teraz pytanie, czy ja to hasło musiałem podsłuchać? I przez to, że trochę się na krzywy ryj tu wbiłem, to już tu nie wejdę? Czy może ono jest gdzieś zapisane i jednak jestem w stanie jakoś je poznać? Też dziw bierze, że oni, kurde... Dobra, wiadomo, po głosie Dauda niekoniecznie muszą wszyscy poznać, no ale... Czy naprawdę gdyby on po prostu się nie przedstawił, to by go tak po prostu nie wpuścili? Wydaje mi się, że ktoś taki jak Daud, no to raczej... Z palcem w dupie by miał taki respekt, taką reputację, że z palcem w dupie by wchodził to gdziekolwiek by chciał, nie? Dobra, tam nie sprzejrzałem wszystkiego. Jestem drugi gangster. Czyli rzeczni. Dwie kolejne monety. Kurde, i teraz mam problem. Jak zdobyć to hasło? O! O kurde. Dobra, ten typ stąd się już widzę zwinął. A, tu jest ten gościu chyba, ten handlarz. Dobra, zanim się mu pokażę, zapis.
Trochę błądzę w tym odcinku, no ale mówię, chcę poznać to hasło. Pogadamy normalnie? Pogadamy. O, tu mamy safe, który mogę normalnie otworzyć. Potrzebny klucz, pewnie ten, który on ma. Cyk. Kluczyk. Sakiewka. Zamykamy. Okej. Welcome to the Draper's Ward Salvage and Resale, or the Black Market if you'd prefer. It's Dowd, right? Recognized your face from the posters. Not that I'd ever say anything to anyone, believe me. I'd be happy to have you for a customer. What are you selling? The best of Draper's Ward, all for sale. Kościana amulet mogę u niego kupić. Okej, to jest jedna z rzeczy, której się zdecydowanie nie spodziewałem móc tutaj zdobyć. Poproszę. Klucza na szczęście nie kupiłem, bo już się bałem. No dobra, widzę, on ma takie same ceny jak to, co mogę przed misją kupić. Tego wiadomo, to jest w trakcie misji do kupienia, gdybym czegoś potrzebował, ale... Nie chcę. Dobra, kupmy sobie dwie runy jeszcze. Tfu, dwie miny ogłuszające. Jeden z pięciu amuletów znalezionych. Mikstury przydają ci umiarkowanie więcej many. To było chyba to. No, bo to jest zwykły kościelny amulet. Kurde, szczerze? Znaczy, dobra, nie jest to aż takie złe, no bo jedna mikstura po prostu przywraca więcej. Tylko zamiast czego by to wziąć? Ciągnięta broń się nie spowalnia. Dobra, weźmy zamiast tego, bo to nie jest mi w sumie aż tak potrzebne. Że musiał tego używać. Witaj, Griff. O, proszę! Ten ziomek, którego ratujemy jako korwo. Na to oczywiście nie wezmę. Szkatułkę mogę. Half the city's dead. We won't make it three more months. Dobra, fajne jest to, że goście nie robi w ogóle mi afery o to, że tutaj sobie zabieram te rzeczy. Aczkolwiek jednocześnie miałem trochę nadzieję, że będzie miał dla mnie to hasło, nie? Wiecie, że będą sobie u niego to hasło kupić, no ale... No niestety. Dalej nie wiem, jak się tam dostać. Okej, dobra, już wiem. Czyli jednak wystarczyło, żebym po prostu przeszedł dalej. Bo w momencie, w którym będę się ogarniał, jak typa... Albo ogarniał, jak się typa pozbyć, albo się go pozbędę, to wtedy poznam to hasło. Więc dobra, idziemy na nabrzeże. Dobra, nie mam bladego pojęcia, co mi się dodało teraz. Wyeliminuj buntownika. Wakefield's a hard man, but he's not as bad as Lizzie. Lizzie enjoyed it more. Yeah, even Lizzie never drowned victims in a sack. You can still see him squirming for air. Yeah. How's he gonna top that? Buntownik utopił lojalnego wobec Lizzie członka gangów, a jego ciało wrzucił do rzeki obok Undin. Nieładnie, kolego. Who would have thought? Maggot Montaigne on a boat in Dunmore. A long way from Karnaka. Mamy tutaj chyba jeden amulet. Dwa amulety. Hope them hatter fellows don't come back. Jedną runę chyba. Nie trzy amulety. Trzy amulety i jedną runę. I co? Bo może być tego więcej. Dobra, nie. Nieważne. Dobra, wczytuję to. Przejdę sobie to jeszcze raz. Ale... oczywiście my widzimy się dopiero w kolejnym...
he's not as fun as Lizzie. Lizzie enjoyed it more. Yeah, even Lizzie never drowned victims in a sack. I'd still see him squirming for air. Nice. Yeah, how's he gonna top that? Fakt, że oni tego nie widzą, nie? Albo nie zwracają na to uwagi, jest naprawdę zajebisty. Edgar Wakefield is on board the Undine. He's put all of the eels on alert since Lizzie's rumored to have escaped from Coldridge. He's expecting her. You will undoubtedly be a surprise to him. Hmm. Jak to chodzi? Meta Trimbla. Zatki szpiega kapeluszników. Widzę hasła niestety. Czy coś dla was? O! Widziałem tajemniczą postać szpiegującą Undine i jej załogę, ale teleportowała się ona zanim udało jej się bliżej przyjrzeć. Uuuu! Ty, daj mi tę notkę w takim razie. Panie kapeluszu, od naszego ataku na Śnięte Węgorze parę dni temu miały miejsce interesujące zdarzenia. Wygląda na to, że Wakefield zajął się likwidacją zwolenników Lizzie. Wygnał ich bądź brutalnie zamordował. Chyba traci kontrolę nad gangiem, który zresztą chyba niedługo się rozpadnie. Przysięgam też, że widziałem wczoraj na dachu jakąś kobietę, która szpiegowała Węgorze. Zauważyła mnie i po prostu zniknęła. Być może będzie pan wiedział, co to oznacza. Ciekawe. Czyżby bili? Okej, trzy amulety i dwie runy sobie. Ale dobra. Dalszą eksploracją tego... tej lokacji. I... jednocześnie... Wait! Skąd mam autosave'a? Nie no, kurde, co za skam. Nie mogę się jej, kurde, przyjrzeć. Jak tylko spojrzałem, to kurde znika. No dobra, będę musiał w takim razie to zrobić... Będę się musiał przyjrzeć w trakcie tego. W trakcie nagrania na stopklatce. Tylko niestety nie będę miał takiego przybliżenia, żeby to zrobić, no ale... trudno się mówi. Dobra, ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!